Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jestem tak zaspana, mamy godzinę 9, ale wstaliśmy o 7 i znajdujemy się teraz w Redzie. Ile mamy, ile mieliśmy kilometrów do Redy? 70. No i jechaliśmy, ale jesteśmy tacy kurde śpiący, jesteśmy teraz w Maku. I słuchajcie, dzisiaj jedziemy do akwaparku. Cześć kochani, słuchajcie, co się w akwaparku w Redzie. Mamy GoPro, dlatego zabierzemy was na zjeżdżalnię. Jak teraz idziemy, Michał? Możemy pójść na aquaspinera, tak, czyli na zjeżdżalnię, która się kręci cała. Zaraz wam pokażemy. Prosto przykręci i tam się zjeżdża w 4 osoby. Znaczy można w 2, 3, ale najlepiej w 4. My jesteśmy jeszcze z moimi rodzicami, ale moja mama się cyka, ale tata po nią poszedł, także idziemy na tego aquaspinera i zobaczymy się już tam. Kochani, namówiliśmy mamę na aquaspinera i lecimy. Matko, pan mnie tam te dziury wrzuci? No. Słuchajcie, kochani, lecimy czy nie lecimy? Nie. O kurze, a to pod tą górę? Będziemy do góry jechać. Będzie się wydawać, że jedziemy pod górkę. Będziemy musieli się odpychać. A kamizelkę? Dopiero zaraz się zacznie! Powoli! Ale jaja! Lecimy! O Panie Boże! O Boże! Pierwszy ostatni komunistę! Już koniec! O Jezu, a tu? To się cały czas odkręca! Teraz trzymaj mocno kamerę, jak będziemy tu mówić. Czemu? Kochani, nie wiem czy mnie słychać, ale jak słychać, to miałam wypadek. Miałam wypadek, który się nagrał. Czekajcie, bo Michał chce, żebym wsadziła was pod wodę. Także lecimy! Już wyszliśmy z aquaparku. Która w ogóle jest godzina? 16? 15. Słuchajcie, my jechaliśmy od Redy do Gdańska. Jesteśmy teraz w Galerii Bałtyckiej. Teraz jesteśmy na jedzonku i lecimy na jakiś shopping. Dzień dobry, kochani. My już jesteśmy w samochodzie, wracamy. I wiecie, co jest? Już wam pokażę. Już wam pokażę, co jest. To jest. Jest po prostu wielki korek. Hejka! Hejku! Dzień dla ciebie naprawdę jest mi miła. No, raczej nie. To, no, oni tak piszą, że w odcinkach na przykład, że taksówka z Elbląga, ale jaja. Ciekawe, ile ktoś zapłacił. Czyli nie zmuszam cię, tylko ty po prostu jeszcze nie jesteś przyzwyczajony w pełni do kamery, tak? Mhm. To daj buziołko. Znowu beknął. No i widzicie, przepraszam, że podniosłam głos. Nie, nie będę podnosiła na jego głosu. Bekłeś, kochanie.
super, że bekłeś. Nie ma co, super. Pewnie, to nic, że troszeczkę śmierdzi. Nie, ten smród nic mi nie robi. Super, że bekłeś. Cieszę się, że oczyściłeś się. Super. Przyjęło się. Przyjęło. I tutaj zróżnicowanie dwie szkoły. Jedna szkoła to jest Starbucks i Bublé Joy. Słuchajcie, lubię Bublé Joya, lubię Starbucksa, ale Starbucks Berry Hibiscus jest naprawdę przepyszny. A tutaj mamy Bublé Joya. I tutaj cała rodzinka. No jesteśmy, ile tutaj jeszcze mamy do Elbląga? No jeszcze 10 km mamy, ale dlaczego ktoś jeździ taksówką na siódemce? Nie rozumiem tego. Co powiesz, jak poszło po parku? Podobało ci się? Tak, ale prawie umarłem i prawie zwymiotowałem do zjeżdżalni. Jak zwymiotowałeś? No normalnie, bo jadłem zapiekankę i była zjeżdżalnia, która się kręciła cały czas i mi się zakręciło i prawie tutaj ta zapiekanka wyleciała. A były takie pontony czteroosobowe. I Michał tam z nami siedział, byłam ja, mama, tata i Michał. I jeszcze obok teściowej siedziałeś, byś się na teściową zżygał. Tak? Nie, ja nie miałbym serca. Nie miałbyś serca się zżygać na teściową. A na mnie? Też nie. Da, na pewno. Wróciliśmy już do domku i słuchajcie, w Galerii Bałtyckiej zrobiłam sobie małe, takie maluśkie zakupki, także stwierdziłam, że w sumie wam pokażę, co kupiłam, bo tylko są chyba trzy rzeczy. Tak wam tylko na szybciutko pokażę, bo może chcecie haul zakupowy, więc kupiłam w Berczce mój ulubiony sklep, bo chciałabym zostać ambasadorką Berczki, serio. Są to takie żółte spodenki, w kamerze troszeczkę inaczej wyglądają i one są właśnie z takiego weluru wykonane. Ej, co tu jest? A, dobra, są takie, wiecie, po prostu takie pyłki. Nie pyłki, tylko takie kołtuniki. Są to po prostu takie welurowe dreski. No i jeszcze na szybciutko kupiłam sobie taki komplecik. Są to krótkie spodenki i do tego bluzka na ramionczka. To wszystko też jest z Berczki. Spodnie rozmiar M, bluzka rozmiar S. I wróciliśmy i czekała na nas taka cudowna paczuszka. Słuchajcie, kochani, nie będę wam... Patrzcie w ogóle tutaj, ile jest tego. Nie będę wam dokładnie pokazywać, co tu jest, bo są tutaj rzeczy do kolejnego odcinka. To będzie odcinek ze słodyczy. Dzień dobry, kochanie. Bublé Joya, ja Starbucksa. To będzie odcinek ze słodyczy, także jeżeli chcecie, to piszcie koniecznie w komentarzu i zostawiajcie łapki w górę. To zrobimy odcinek z tego pudła. Dziękujemy bardzo skrami.pl za to zamówienie. Koniecznie sprawdzajcie, bo mają tam wszystkie słodycze świata. Ja już zdążyłam umyć włosy. Nie nakładam na nie w sumie żadnej odżywki. Myję takimi naturalnymi szamponami z Aterry, coś takiego. To jest w Rossmanie. To są chyba nawet najtańsze szampony do włosów. Najbardziej naturalne, bo wiecie, mam przedłużone włosy. I do przedłużonych trzeba właśnie takie jak najbardziej naturalne szampony. I właśnie użyłam z tej firmy szampon, odżywkę. I w sumie jest git. Wiadomo, oni są jakieś takie super piękne, jak po takich odżywkach i w ogóle... Myślałam, że coś tam z tyłu robi. Odżywkach i w ogóle taki nafaszerowanymi, nienaturalnymi składnikami. Ale jest git. Chyba właśnie jeszcze dzisiaj albo jutro dorobię sobie maseczkę. I słuchajcie, we wtorek idę do fryzjera. Nie wiem, czy wam mówiłam. Zmieniam totalnie kolor włosów, także oglądajcie. Na pewno z tego będzie vlog. Myślę, że na pewno z tego będzie vlog. No trzeba to uwiecznić. Nałożę zaraz jeszcze jakiś kremik na twarz. W ogóle moja twarz polepszyła się. Słuchajcie, polepszyła się. Jest git. Nie wiem właśnie, jaki krem mam nałożyć, ale chyba nałożę ten ze śluzem ślimaka. Nie wiem, czy wam pokazywałam na YouTubie, ale na Instagramie na pewno. Dostałam paczuszkę od Skin79 i jest tutaj ten taki krem właśnie ze śluzem ślimaka. Dostałam też krem aloesowy i nie wiem, którego mam używać. Na razie używam tego ze śluzem ślimaka. Chyba się z nim, no posmarowałam się z nim parę razy, ale teraz miałam jakąś taką przerwę. Totalnie niczym się nie smarowałam praktycznie. Także teraz się posmaruję tym śluzem ze ślimaka. I co? Będziemy jechali z Michałem. Mamy ostatnią fazę teraz na hulajnogi elektryczne. Wiecie, stoję po mieście, Blinka to się nazywa, stoję po mieście, hulajnogi elektryczne, mamy po prostu fazę, żeby na nich jeździć i chcemy też kupić swoją własną, także zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie wypożyczymy sobie, Michał uwielbia wypożyczać jedną i na jednej jechać, ja tego nienawidzę, bo jedziemy kurde 12 na godzinę, bo a jak Michał zje obiad, to 10 pojedziemy, już więcej nie pojedziemy. Także ja lubię jechać dwoma, wtedy jedziemy sobie oboje szybko. Zaraz za opowiem, że cię obrażam. Nie, słuchajcie, nie obrażam. Kochanie, czy ty się na to, czy ty się na mnie obrażasz za to? No on mnie też wyzywa. To wszystko dla Beki. Tak, to wszystko dla Beki. A wy piszecie do mnie, że Kinie, jak ty go traktujesz? On mnie gorzej traktuje. Dzięki, kochani, za oglądanie tego vlogu. Mam nadzieję, że on się wam podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz, jeżeli chcecie takie vlogi, wiecie, dalej. Bo planujemy pojechać do największego w Europie parku wodnego. Także dajcie znać, czy też chcecie takie ujęcia, jak były dzisiaj, czy też chcecie takiego vloga.
i czy czekacie na kolejny odcinek. Pamiętajcie, że teraz odcinki są co 2 dni, także buziaczki, pa pa!